Nazywam się Ostasiewicz Jacek i jestem dowodem na to, że Bóg żyje. Ponieważ gdyby nie On, to raczej bym nie dojechał do tego czasu. Kochani, opowiem wam taką krótką historię moją. Wychowałem się tu niedaleko, w Twierdzy Modlin, w 90-tych latach, bardzo ciekawym miejscu. Bardzo zamkniętym miejscu, nazywanym rezerwatem. Moi znajomi wielbili się w mordowaniu ludzi, między innymi. Kochani, ja tam się wychowałem. Ja w domu miałem takiego tatę kochanego, który był kapitanem lotnictwa. Wiecie, dużo pił, dużo ode mnie wymagał pięścią. I paradoksalnie ja wśród tych bandytów czułem się bezpiecznie, wiecie? Szukałem wśród nich prawdy, bo w moim domu nie było tej prawdy, wiecie? Pewnie też to doświadczyliście. Moi rodzice mówili mi, nie kłam, bo to źle. I okłamywali się nawzajem, ja to obserwowałem. Mówili mi, nie rób takich rzeczy. Po czym robili te rzeczy? Widziałem bzdury, wiecie? Więc trafiłem do grona, które teoretycznie było lojalne, wiecie? Tylko ta lojalność później się rozjechała. Więc widząc to wszystko, wiecie, żeby zabijać swoje sumienie, swoje uczucie, żeby nie myśleć o tym, że mój ojciec się znęca nad matką, zacząłem ćpać i to było fajne, bo mogłem sobie imprezować w ogóle, wiecie, zabijało to moje emocje, uczucia w ogóle. Człowiek dla mnie był niczym, wiecie? Rodzina była dla mnie taka, że mogłem splunąć matce w twarz i no, nie uderzyć, ale okraść to spokojnie. I później tak sobie żyłem, wiecie, trafiłem na odwyk, teoretycznie uratowałem się od narkotyków, bo na dupościsku nauczyłem się kontrolować to, żeby nie brać ciężkich narkotyków, wiecie? Sobie popijałem, paliłem trawkę, bo psychiatra powiedział, że jestem niepoczytalny, że muszę brać leki, żebym był bezpieczny dla otoczenia. Więc ja stwierdziłem, że wolę palić trawkę, też jestem spokojny, wiecie? Ale cały czas była we mnie pustka, wiecie? Była pustka. Wszedłem w fajny związek, było świetnie, ale we mnie była pustka. Ta pustka cały czas odbijała się na wszystkich wokół. Gdy ten związek się rozpadł, ja znowu wróciłem do narkotyków. Potem, żeby na dupościsku jechać dalej, jako że byłem patriotą, interesowałem się tak jak mój braciszek geopolityką, polityką, historią. Więc, żeby nie być sam, dołączyłem do ONR-ów, tam zacząłem działać, ale powiem wam, kochani, tam też nie było prawdy, tam też w ogóle cały czas było... Nie byli w stanie sprostać moim takim radykalnym zasadom. Nigdzie tego nie mogłem znaleźć, wiecie, nie, zacząłem unikać ludzi. Zacząłem wkurzać się na ludzi, w ogóle rozmawiałem z ludźmi, coraz mniej patrzyłem im w oczy, bo widziałem, że kłamią, po prostu kłamią, łżą jak psy, bo każdy z was wewnętrznie jest kłamczuszkiem. Jeżeli się do tego nie przyznasz, to dalej będziesz w tym żył, tej paranoi. Ale kochani, ja powiem wam, co było najciekawszym i najwspanialszym moim momentem mojego życia. Gdy przyjechałem z Wrocławia do tej twierdzy, bo nie mieszkałem tu dość długo, widząc tą pseudo-lojalność, która upadła, wszyscy za hajsem biegną, tylko to jest ważne. Ja się wściekłem po prostu, chodziłem z nożem, latarką, w ogóle miałem dość ludzi, unikałem ich. Chodziłem bocznymi uliczkami, ale któregoś razu wstałem rano, miałem poukładać swoje życie. Stwierdziłem, że przecież kurna, nie do zajechania jestem, ja wszystko jestem w stanie zrobić. Znajdę pracę sobie, odbuduję to wszystko, ale wewnętrzna pustka cały czas mnie ciągnęła. Wszedłem na pewien wał. Spojrzałem w niebo, zacząłem płakać, powiedziałem, jeżeli jesteś, Boże, jeżeli jesteś, bo w tym kraju słyszałem o Tobie tyle razy, zwłaszcza jak święta się zbliżają, to tam się wspomina, prawda? I mówię, jeżeli Ty jesteś, ja chcę Ciebie poznać, odmień moje życie, bo ja nie dam rady, jestem agresywny, nienawidzę ludzi, unikam ich, mam ich dość po prostu. Przestałem w ogóle pić wódkę, bo chciałem wycinać chwasty i kochani, poprosiłem tego Boga, zabierz, jeżeli jesteś i jesteś tak mocny, zabierz ode mnie emocje. Postaw na mojej drodze człowieka, który da mi pracę i który będzie przykładem dla mnie. I Bóg, powiem wam tak, wysłuchał mnie od razu. 30 minut później spotkałem człowieka na swojej drodze, który dał mi pracę, który dał mi przykład, w którego oczach właśnie zobaczyłem coś, z czego nie rozumiałem i co, jeżeli podejdziesz do nas, zobaczysz w naszych oczach. Póki nie zrozumiesz tego na początku, ale później ci wyjaśnię. Kochani, i któregoś dnia ten człowiek w ogóle tak mówił mi, że spotkał na swojej drodze kogoś, kto odmienił jego życie. Ja chciałem poznać tą osobę. Chciałem poznać tą osobę, wiecie. Jezus to ten malusieńki był i w ogóle tak śpiewany i ogólnie przybity do krzyżu. On w ogóle cały czas tam wisi w tym kościele.
I wiecie, ja dlatego szukałem czegoś innego, ale ten człowiek powiedział, że poznał kogoś. I ja zacząłem szukać, zacząłem gmerać, znalazłem w ogóle Biblię, której nigdy nie czytałem, a miałem wielokrotnie w ręku. Zacząłem czytać. I jak przeczytałem, że Bóg to wszystko stworzył i stworzył człowieka i to było dobre, to zamknąłem Biblię i powiedziałem, jak dobre, jak taki ja chodzę po tej ziemi. Ale kochani, w nocy Duch Święty, który we mnie się wzbudził, obudził mnie, stanąłem przed lustrem, patrząc w oczy. Raczej tego nie lubiłem, bo nie lubiłem, gdyż widziałem w tych oczach to, co robię. Nie lubiłem patrzeć sobie w oczy, gdyż widziałem, że krzywdzę ludzi. Bardzo. Teoretycznie sprawia mi to przyjemność, zwłaszcza przy kolegach. Ale stanąłem przed tym lustrem, patrząc w oczy, powiedziałem, że przepraszam Cię za wszystko, co uczyniłem ludziom. Przepraszam Cię za to, co czyniłem, co mówiłem, jakie miałem intencje. A najbardziej przepraszam Cię za to, że żyję bez Ciebie. Że moje życie jest podporządkowane mnie. Oddaję Ci, Tobie, moje życie. I On, powiem Wam tak, On pojawił się. Bóg jest duchem, więc realnie nie widziałem Go, ale On pojawił się w moim sercu, w moich oczach. On wymazał wszystkie moje winy. Wymazał wszystko, co było we mnie. Każdy grzech, każde zniewolenie, On momentalnie wymazał. Emocje spadły ze mnie just like that. I kochani, od tamtej pory, mimo że moi znajomi widzą, co się stało ze mną w jednej nocy, też nie dowierzają, wiecie. Chcą zobaczyć czegoś namacalnego, ale ja mówię Tobie, przyjacielu, jeżeli w Twoim życiu czujesz pustkę, którą nie wiem, jak zastępujesz, może kupujesz se ciuchy, może chodzisz na imprezki, może może uprawiasz seks taki przelotny, to jest pustka, która jest w Tobie, wiesz, jesteś poraniony. Każdy z nas jest poraniony i każdy z nas jest bez grzechu, wiecie. Kibice i podwórko mówi, że tylko Bóg może mnie osądzać. Bóg osądził wszystkich już dawno. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy są w grzechu. I tylko Jezus Chrystus może zmazać z Ciebie ten grzech. To uczucie podłości, które czujesz pewnie wieczorami. No wy, też byłem pseudokozaczkiem i nie do zajechania, aczkolwiek wieczorami przychodziło do mnie coś, czego nie chciałem. Nikt tego raczej nie widział, bo byłem sam, no oprócz Boga. Ale ja czułem pustkę. Pustkę, ten jeden element najważniejszy, którego nie miałem w sobie, czyli Ducha Świętego. Kochani, ja jestem z Kościoła Mocy, to jest moja rodzina. Zapraszam Cię, jeżeli chcesz wystawić nas na próbę, jeżeli jesteś chory, podejdź do nas. Podejdź do nas, zostaniesz uzdrowiony, jeżeli jesteś zniewolony, podejdź, zostaniesz uwolniony. Jeżeli nie wiesz, jak pojednać się z Bogiem, to jest proste, padnij na kolana, powiedz, że wierzysz w to, ale pierwszo uwierz, bo On zna Twoje serce i uznasz Go, powiesz Mu, oddaję Tobie moje życie, to gwarantuję Ci, przyjacielu, że to będą fajerwerki. Ja powiem Wam tak, czpałem chyba wszystko, co ten, ale żaden towar nie daje mi takiej radości, nie mam zejść, jestem szczęśliwym człowiekiem, umiem kochać, co jest dla mnie ogromnym świadectwem na to, że Bóg odmienia serca. Jeżeli tylko zechcesz, przyjacielu, Ostasiewicz Jacek nazywam się. Na Facebooku możesz poszukać. Proponuję dzwoń, nie lubię pisać.